poranne uwalnianie emocji. Dzień dobry. Cieszę się, że jesteś tutaj i robisz coś, aby ten dzień był jeszcze lepszy i pogodniejszy. Zapraszam Cię na krótką sesję uwalniania emocji. Zamknij oczy i zacznij swobodnie oddychać. Robiąc wdech i wydech, skieruj swoją świadomość na swój oddech. Skieruj swoją świadomość i odczuwanie na swoje ciało. Wejdź do swojego wnętrza. Poczuj, jak w czasie każdego wdechu lekko się rozszerzasz, rośniesz, a przy każdym wydechu lekko kurczysz i odpoczywasz. Jesteśmy teraz w ciele, z ciałem, w kontakcie. Sprawdź teraz, czy możesz znaleźć w sobie, w swoim ciele, jakieś uczucie dyskomfortu związanego z nadchodzącym dniem? Czy jest coś, co Cię martwi? Masz jakieś obawy? Może niechęć do czegoś? Jakie emocje pojawiają się teraz w Twoim ciele, w Twoim umyśle? Jakie myśli? Zobacz, jak objawia się to na poziomie ciała. Co czujesz? Poobserwuj swój oddech. Czy on się zmienił? Może to być trudne na początek zidentyfikować, odnaleźć jakieś zmiany w ciele, jakieś procesy. Zobacz, czy zmienił się Twój oddech, czy jakoś inaczej reaguje, kiedy myślisz o nadchodzącym dniu, Twoich obowiązkach, nadchodzącym czasie. Czy może możesz odnaleźć jakieś napięcie w ciele? Jakiś dyskomfort? Jakieś gniecenie, pieczenie? Kłucie? Pulsowanie? Jakieś doznania? Chłodu, dreszcz? Każdy będzie przechodził to inaczej. U każdego będzie się to objawiało w inny sposób. Nawet u Ciebie każdy dzień będzie inny i każda emocja będzie się za każdym razem objawiała w inny sposób. Po prostu pozwól emocji na to, aby ona się wyraziła i rozpoznaj je w swoim ciele. Nie oceniaj, nie oczekuj. Nic nie zmieniaj. Pozwalaj. Pozwalaj, aby w Twoim ciele zadziało się to, co ma się zadziać. Nawet jeżeli jest to bardzo niekomfortowe, to wiedz, że jesteś bezpieczna czy bezpieczny. Emocje to energia w ruchu, energia w ciele. I my chcemy, aby ona się poruszyła, aby ona była w ruchu, aby nie była w zastoju, w stagnacji. Nie opieraj się. Nie blokuj. Pozwalaj. I obserwuj. Cokolwiek się zadziewa, cokolwiek się pojawia,
cokolwiek się zmienia, jakkolwiek się zmienia, to jest proces. Ciało wie, co robić. Ono ma tą inteligencję, aby wszystko przetransformować. Może zmieniać się natężenie, intensywność Twoich doznań, miejsce tych doznań. Zobacz, czy kiedy myślisz o nadchodzącym dniu, nadal odczucia w ciele są tak intensywne? Czy chce się pojawić ta sama emocja? Może jakaś inna? A może ciało już jest rozluźnione? Już przepłynęło wszystko, co chciało się dziś, tego poranka, przetransformować? Nie spiesz się. Sprawdź. Spróbuj przywołać więcej tego, co przyszło na samym początku, albo tego, co teraz chce przyjść. Zobacz, czy są jakieś napięcia w ciele, jak wygląda Twój oddech, jak się czujesz wewnątrz. Czy obserwujesz, czy możesz odczuć jeszcze jakieś intensywne doznania cielesne? Jeśli tak, pozwól na nie. A jeśli czujesz spokój, akceptację, zgodę wewnętrzną, to masz w sobie najlepsze warunki na świetny dzień. Możesz zacząć teraz powoli przywracać świadomość miejscu, w którym jesteś, świadomość czasu i przestrzeni, świadomość swego ciała, oddechu i otoczenia, dźwięków, temperatury, światła. Zacząć ruszać palcami, rotować nadgarstkami, kostkami, poruszać rękoma. Powoli otworzyć oczy i być w jeszcze lepszej przytomności i gotowości do dobrego dnia. Dziękuję Ci bardzo za ten wspólny czas i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.